Włącz i zostań z nami. Bracia i siostry, rozpoczynamy czas Wielkiego Postu. Dzisiaj środa popielcowa. Rozpoczyna ten 40-dniowy czas łaski, czas zbawienia, który Bóg nam chce podarować ku naszemu nawróceniu. Zmiłuj się nad nami, Boże, łaskawości swojej, pokrowie... Bracia i siostry, rozpoczynamy czas Wielkiego Postu w 2019 roku. Niektórym ten czas niezbyt miło się kojarzy, ponieważ jest świadomość podjęcia, zaproszenia do podjęcia różnych wyrzeczeń, pewnych ograniczeń, jakiegoś postu. I właśnie dzisiaj, kiedy zastanawiamy się nad człowiekiem współczesnym, możemy zobaczyć, że w wyniku takiego konsumpcjonizmu człowiek jest bardzo tak rozleniwiony duchowo i po prostu potrzebuje pewnych wyrzeczeń. One tak naprawdę mu pomagają. Czyli podjęcia tego wszystkiego, co nam proponuje właśnie tutaj Kościół w Wielkim Poście, tak aby odbudować się duchowo, aby się wzmocnić, aby powrócić do Chrystusa, ponieważ przecież można łatwo utracić więź z Bogiem, kiedy człowiek jest pochłonięty przez sprawy tego świata. Abyśmy nawracali swoje serce. Zwróćcie uwagę, w pierwszym czytaniu było powiedziane, że nie chodzi o to, żeby rozdzierać szaty nasze, ale nawracać swoje serce. Czyli w tym wszystkim, co podejmujemy, nie chodzi o pewne zewnętrzne przejawy, które my przyjmiemy, że będziemy, nie wiem, częściej w kościele, że będziemy w środę popielcową jak dzisiaj, będziemy mieli posypane głowy popiołem, że zachowamy pewne zewnętrzne zwyczaje. To nie wystarczy. Chodzi o to, aby te praktyki, które przyjmujemy, aby one przemieniały nasze serce, aby tutaj Bóg mógł dotknąć naszego serca. Bo nawrócenie człowieka dokonuje się właśnie od zmiany jego serca, jego myślenia, ta metanoia. Z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Przyjąć ten znak rozpoczęcia tego czasu naszego nawrócenia, tak abyśmy mogli cieszyć się, radować Bożą łaską, która będzie prowadziła nas do nowego życia w Chrystusie. Ja chcę pomóc.
Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.